Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką paradę od babu, jak zrobić przewijanie poziome w powtarzającej się grupie w babu, w tym nowym silniku responsywnym w aplikacjach babu. Więc zróbmy sobie najpierw nową stronę. Niech to będzie test. Ok. Zróbmy sobie grupę, której wielkość ustalimy na 300 na 300 i dodajmy sobie też naszą powtarzającą się grupę. Weźmy repeating group, ok. Teraz ustawmy sobie, żeby to był typ user i brało z użytkowników rzeczy. Ok, mamy to. Teraz wrzućmy sobie tą naszą grupę tutaj, naszą grupę z użytkownikiem, więc zwiększmy to trochę, żeby było więcej miejsca. Mamy ją, ona jest jeszcze co czas mniejsza, więc możemy tutaj zmniejszyć liczbę na przykład pierwszy, więc wtedy nam się ładnie tu mieści już, jest w środku. To będzie type of content typu user i będzie brało z current cells user. Zmienimy mu trochę styl, żeby trochę inaczej wyglądało, na przykład jego tips, wtedy będzie jakiś kolorek. Dodajmy tu jeszcze tekst, żebyśmy coś sobie tu wyświetlali i to będzie nasz parent group users email. Jak wyświetlimy, to będziemy widzieli, jak wygląda nasza strona. Ta powtarzająca się grupa, zobaczcie, się zmienia cały czas w dół, rozwija się. Mamy dwa paski postępu. Tutaj możemy sobie scrollować cały czas. I wróćmy sobie tutaj. Teraz chcemy zrobić, żeby to było w prawo naleciało. I pamiętajmy, że chcemy użyć responsywnego silnika. Najpierw włączmy responsywny silnik. OK, upgrade. I teraz pozmieniamy sobie naszą powtarzającą się grupę. Tu odznaczamy, żeby tu nie było nic zaznaczone. Nie będziemy chcieli mieć konkretnej liczby wierszy. Tak samo nie będziemy chcieli mieć konkretnej liczby kolumn. Chcemy mieć po prostu dociągane te różne. Więc ta nasza grupa ma 300, więc ustawmy, żeby 350 była wielkość, szerokość kolumny i wysokość takiego naszego wiersza. I teraz chcemy zrobić scrollowanie horyzontalne. Tu sobie przylećmy w górę. OK. Preview. O, i tym sposobem mamy przewijanie. Tu zwiększmy sobie jeszcze, żeby to nam się nie robił ten scroll jednak. Tak. O, tym sposobem mamy przewijanie horyzontalne. Jak używam sobie strzałek, mogę sobie lecieć w prawo i mi dociąga sobie grupa z bazy danych kolejne elementy, jak mi czegoś brakuje. Bo nie zaznaczyłem tego checkboxa Show All Items Immediately. I tym sposobem mamy sobie kolejne elementy. Spróbujmy teraz zrobić, żebyśmy mieli przewijane tutaj dwa wiersze naraz. Dwa elementy w wierszu. Jak lecimy sobie w prawo, tu mamy oczywiście jeden teraz, to żebyśmy mieli po prostu dwa. Więc wróćmy do naszej aplikacji. Ustawmy sobie na naszej Repeating Group Layout na Row i ustawmy, żeby był wycentrowany. To jest w środku teraz. Dajmy sobie jeszcze jedną grupę, która będzie taką dużą grupą. Jej layout ustawmy na kolumn i w to wrzućmy sobie właśnie tą naszą powtarzającą się grupę. Więc tu możemy sobie w element tree wybrać naszą powtarzającą się grupę i przerzucić ją tutaj. OK, mamy to w środku. Możemy teraz layout tego wybrać sobie, żeby było na samej. Więc dzięki temu mamy, zobaczcie tutaj, tą grupę, pojawi nam się tu taki element, miejsce. Możemy sobie wybrać, żeby ta nasza powtarzająca się grupa była na środku naszej kolumny. Tutaj możemy zaznaczyć. Teraz możemy zaznaczyć, żeby była nie fixed height, tylko żebyśmy zaznaczyli sobie minimalną wysokość naszej grupy i zaznaczmy tutaj dwa razy tyle, ile ma nasza kontrolka, ta z tą grupą tam. Komórka tutaj w powtarzającej się grupie, więc coś takiego sobie zaznaczmy. Zwiększmy przez to jeszcze od razu wielkość naszej strony, na przykład na 1000 i zróbmy jeszcze raz, żeby ta nasza grupa pokrywała całą tamtą grupę, a ta była w środku. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Mamy jeden element, dorzućmy jeszcze zatem trochę więcej tutaj pikseli, żebyśmy mieli trochę wyższą ją.
Tu po prostu oznaczmy to, żeby nie było fixed height, tylko właśnie ten min height 700 razy tyle, więc nie odznaczyłem tego. Zróbmy jeszcze raz preview. I teraz zobaczcie, mamy dwa elementy w tym. Nie pojawia nam się scroll góra-dół, tylko co czas mamy horyzontalny scroll i dociągnęło nam brakujący element z bazy danych kolejny. I tak mamy tym prostym sposobem dwa wiersze w prawo, przewijamy sobie poziomo nasze elementy i wyciągamy z bazy danych kolejne. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!